bardzo. Zajmij się swoimi ubraniami, w końcu. Ale mamo, ja i tak spóźniam się na obóz. Aisha, nie możesz zostawić bałaganu i tak sobie wyjechać odpoczywać na obóz. O nie. No dobra, zajmę się tym. O, moja zielona bluza. Idealnie. To jest mi potrzebne i to. Matko, ile tego? To też z was uważa, że lato i wakacje to czas na odpoczynek, a nie sprzątanie. Ten zostawia łapkę w górę. Odliczam 3, 2, 1. Jest łapka w górę. Jesteście super! Janek, jesteś gotowy? Wychodzimy? Chwila, jeszcze nie wszystko spakowałem. Co tak patrzysz? Tosia, zazdrość wcale nie jest dobrym uczuciem. Na pewno mi zazdrości, bo jestem takim zaradnym chłopakiem, a ona nie. Czego tu zazdrościć? Czy na pewno te wszystkie rzeczy będą ci potrzebne na obozie? Oczywiście! Janek, już się nie mieści! Chwila, idę po drugi plecak. Albo nie jest potrzebne? Tosia, możesz mi przygarnąć patelnię? Janek, nie! Moja torba, moje rzeczy. No proszę. Weź już tą patelnię. Kto tam dzwoni? Tak, Tosia? Za 15 minut na naszym miejscu? Mam problem i jeśli mi nie pomożecie, to dzisiaj na obóz na pewno nie trafię. Co znów się dzieje? Gdzie, u mnie? Nie, u Aiszy. Przyjdźcie do mnie i sami wszystko zobaczycie. Szkoda gadać. Janek, już musimy wychodzić. Okej, idę tylko po wiertarkę. Wiertarka na obozie? Ja to będę sprzątała jeszcze z tydzień. Czy ktoś mi pomoże? Nareszcie, jak dobrze, że jesteście. Co się dzieje? Potop? Tsunami? Leszy? Złodzieje? Opętana ciotka? Nic z tego. Bałagan. Bałagan? Jestem ciekawa tego bałaganu. Jeśli mi nie pomożecie, to dzisiaj nie zdążę na obóz. A nie możesz posprzątać po powrocie z obozu? No way, nie mogę. Mama powiedziała, najpierw sprzątanie, a później jadę na obóz. Jakbym słyszała naszą mamę. To co, pomożecie mi? 5 minut i po sprawie. Działajcie, dziewczyny. A ty gdzie? Już prawie jestem spakowana. Weźmy chociaż maskę na obóz. Na pewno nam się przyda. Serio, Janek? Z kim tam będziesz walczył? Z opiekunką. Mówię wam, przyda się. Janek, zostaw. Chodźmy już! Ja tak to powiedziałam. Nie, ja. Ja. Dobra, nie kłóćmy się, idziemy na obóz. Janek! Już idę. Tu mamy stronę iść? Sesetki suszone! Dobra, teraz na poważnie. Spokojnie, ja mam globus. Uratuje nas! Tosia, co jeszcze spakowałaś do torby? Najważniejsze rzeczy. To chcę trochę szyszeczek! Świeżutkie! Wyszczone. Szyszone, świeżutkie sesetki. Dobra, Tosia, no to mów! Musimy iść w tą stronę. No to okej, idziemy. Tylko aby nie było jak ostatnio. Chyba pamiętacie, tak? Na obóz szliśmy 2 dni. A jaka opiekunka na nas czekała? Tosia, nie przypominaj. Janek, ale ciebie nie było. Ale ja oglądałem i przeżywałam razem z wami. Fajnie, że teraz idę z wami na obóz. Trzyczki też. Łapka w górę dla nas. Dobra, chodźmy już. Mam takie fajne przeczucie, że właśnie ten sezon obozu będzie najfajniejszy. Idziemy w dal. Szyszeczki mamy, tak? Szyszeczkami. Szyszki są przepyszne. Tak. Ty jest dokąd? Tam czy tam? To się kręć globus. Globus, zakręć się, szyszki pokaszaj. Tak? Nie. Kręć jeszcze raz. Tak, no nie wierzę. Chyba masz jakiś zepsuty globus. To nie jest możliwe. Ten globus mam od babci. Potwierdzam. A więc cały czas działa. Okej, okay, idziemy. Ale na wasze ryzyko. Janek! Mój kot! Szyszki, to
Kasia, my dobrze idziemy? Tak, oczywiście. Coś ja nie widzę żadnego obozu, ani żadnej opiekunki. Może to pułapka? Jej, nie strasz. O matko. Może to dom opiekunki? Już mieliśmy jedną najgorszą opiekunkę. Drugiego razu być nie może. Dobra, chodźmy z Kasią dalej. Janek, wystarczy już zbierać te krzaki. Nie będzie z tego kolacji. Nie wiadomo, co nas czeka. Cichutko, za mną. Niszczę wszystko, loko! I robię rzecznicę! Janek! Obozu tu nie widzę, ale widzę... Dziga! Uciekajmy! Tosia, kręć swój globus jeszcze raz. Jeśli i tym razem źle trafimy, to wracamy do domu. I żadnego obozu. Okej. Idziemy. Jak ja o tym wcześniej pomyślałam? O czym? Jula! Możemy zadzwonić do Juli. Przecież ona też będzie na obozie. A może już jest? Dzwoń! Niech nam podpowie, gdzie mamy iść. I co? Dziwne, nie odbiera. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, dzwoń. Dobra, trudno. Idziemy tam, gdzie Tosi globus prowadzi. Na pewno tutaj? Tak, globus pokazał. Zaraz twój globus doprowadzi nas do jakiegoś potwora. Widzę jakieś namioty. Obóz! Opiekunka jest? Póki co nie widzę. Czekajcie, podejdźmy najpierw od tyłu i sprawdźmy, kto jest naszą opiekunką, aby później nie musieliśmy uciekać z obozu. Janek, sprytny plan. Nikogo nie widzę. Może to w ogóle nie jest obóz, tylko pole namiotowe. No może? Wskakuj na patelnię, chodź. Janek, do kogo ty mówisz? Pasi konika. Do kogo znów dzwonisz? Do Juli. Nie rozumiem, dlaczego nie odbiera. Nie widzę Juli tutaj. Może jednak nie jedzie na obóz. Żal. To się wyszedł z namiotu. Obóz. Wydaje mi się, że znam ten głos. Tata? Jula, fajnie, że jesteś. Odsuń się, dziecko. Co jest? Od tej chwili nie Jula, tylko pani opiekunka Julia. Mówiłem, że maska Balbelbin nam się przyda. Rozsuńcie się! Au! Sorki! Janek, jak zawsze. Patelnią mnie! Na baczność poproszę! Torby, plecaki przed siebie! Niedozwolone rzeczy są? Nie. A ty, Aisza? Na pewno już jesteś zdrowa? Nikogo nie zarazisz? Nie chcę kwarantanny na swoim najlepszym obozie! A ty, Jula, na pewno możesz być naszą opiekunką? Pani opiekunko! Jako 15-latka mogę, a nawet muszę, zająć się waszym wychowaniem jak należy! To co z tą ospą? Już nie zarażam! A co tak się martwisz? Pani opiekunka się martwi. Bo ja ospy jeszcze nie przechodziłam. Nie oddychaj na mnie! Janek i Tosia też nie przechodzili, prawda? Przechodziliśmy. Ale się nie boją. Jak tak? No to dobrze. A więc proponuję zacząć od sprawdzenia, czy wszystkie rzeczy mogą być przechowywane i używane w naszym najlepszym na świecie obozie? Na pewno najlepszym. Coś mówiłaś? Nie. Aisza powiedziała, że pani jest super. No właśnie. Za chwilę się okaże, co wy tam macie. Takie ogromne torby. A tak gorąco jest. Czy możemy najpierw zająć swoje namioty? No właśnie. Ja zajmuję ten. Największy. A my ten, kolorowy. Chodź, Tosia. Zmieścimy się tu razem? Jasne. Czyje to rzeczy? Proszę to zabrać. To jest mój namiot! Ciebie, Janku, zapraszam do niebieskiego namiotu. Chyba, że wolisz mieszkać ze mną. Nie, dziękuję.
Ten namiot też całkiem spoko jest. No i dobrze. Proszę przygotować torby i plecaki do rewizji. Natychmiast! Okej, już. Ja mam taką piękną maskę. Będę panią straszył w nocy. Uha, ha, ha. Proszę, nic takiego tam nie mam. Skarpeta, druga, słuchawki. A do czego te słuchawki? Przecież na obozie nie można korzystać z komórki. Nie, to takie słuchawki na noc. Kapelusz, płatki takie żelowe pod oczy, chomik, świeczka, sos sojowy, skarbonka. O, skarbonka? A mogę zobaczyć bliżej? Później, jak widzę już pieniądze. Zestaw krawiecki. O, pomożesz mi, jak mi się dziura zrobi na pupie. Janek. I coś na muchy. Okej, okay, teraz Tosia. Niedozwolone rzeczy? Proszę pokazać. Ja mam globus, kocyk i kask. A co w tej torbie? Proszę otworzyć. Nic, pusta jest. Okej, okay, teraz Janek. Orzeszki dla niedźwiórek. Tyle. Chce pani? Podziękuję. Koszyczek na grzyby. Jedna para skarpetek. Kaseta. Dwie maski, żeby ostraszyć dziki. Wieszak na skarpetki. Garnuszek na wiewiórki. I grzyby muchomorki. Włącznik. I to wszystko. Och, te dzieci. Ja was wychowam. Ja wam pokażę, jak wygląda życie. Na baczność. Janek. Szybciej. Już idę. Dziewczyny, dajcie miejsce. Słuchamy, co jest? Proszę rozejść się po swoich namiotach. Cisza nocna. Cisza nocna? Już? Przecież widno jeszcze. Ja nie chcę jeszcze spać. No my też. Nic mnie to nie obchodzi. Będziemy chodzili spać razem z kurami. Ja tu żadnych kur nie widzę. Ponieważ pobudka będzie o godzinie 5 rano. Co? Tak. Jeszcze jakieś pytania? A kolacja? Jestem głodny. Ja też. Musicie zaczekać do śniadania. Ćwiczcie wytrwałość. To wam się jeszcze w życiu przyda. Możemy chociaż wody się napić? Oczywiście. Ale nie pijcie za dużo. Dlaczego? Bo jak tylko skończy nam się ta butla, to sami będziecie szli do pobliskiego bagna. Po nową wodę. Tylko 5 kilometrów w jedną stronę. Do bagna? Po wodę? Ta woda też stamtąd jest. Pyszna, prawda? Pyszniutka, tak. Chyba już jutro nas pogotowie zabierze. Drzewo nam. Nie gadamy! Cisza nocna! Do swoich namiotów! Raz, dwa! Życzę wam udanej nocy z komarami! O nie! Nie wytrzymam tu! Ta opiekunka jest najgorsza! Spokojnie, może kolejny dzień będzie lepszy! Ucieknę stąd w najbliższym czasie! Pobudka! Można ciszej? Chcę spać! Nie można! Na baczność! To ostatni ten makare! Dlaczego musimy tak wcześnie wstawać? Przecież mamy wakacje. Bo czeka nas długi i ciężki dzień. O nie. Najpierw poranna gimnastyka, później mycie zębów. I... śniadanie! Tak, dokładnie. Ja czekam na kanapeczkę albo jogurcik. Owoce też mogą być. Nie marzymy, tylko zaczynamy się ruszać. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Biegiem dookoła namiotów. Ruchy, ruchy! Pomocy, ratunku! Żadnej pomocy! Żadnego ratunku! Każdy dba o siebie! Raz, dwa, raz, dwa! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Jestem zmęczona.
Nie marudzimy! Ruchy, ruchy! Co mamy z tym robić? Przeskakiwać! Jak zajączki! I bez śmiechu! Oddychamy! Wdech, wydech! No kiedy już śniadanie? Najpierw mycie zębów! Ale nie spakowaliśmy szczoteczek! Macie? No. Nie macie szczoteczek? Ja też nie mam, ale przyroda jest wspaniała i nas uratuje! O co chodzi? Szorujemy, szorujemy mocniej! To jest ohydne. Brawo! Śniadanie będzie za 2 minuty. Proszę zrobić porządek w swoich pokojach. Kto będzie miał bałagan, ten zostaje bez śniadania. Tak się tresuje dzieci. Ja nie chcę zostać bez śniadania. Spokojnie, Tosia, my nie mamy tak bałaganu jak Janek. Coś mówiliście o mnie? Nic, nic. Orzeszki, orzeszki, dawie wyleczki. Dziewczyny, jak myślicie, co będziemy mieć na śniadanie? Mam nadzieję, że nie kaszę gryczaną. Bez niczego. Jak na poprzednim obozie. Ale my mamy teraz nowy obóz. I nową opiekunkę. Więc na pewno żadnej kaszy nie będzie. Miejmy nadzieję. To się jeszcze globus i torba. To co? Kto ma bałagan w namiocie? Kto zostanie bez śniadania? Chwila, chwila, muszę wstawić meble. My z Tosią już mamy porządek. Okej. U mnie też już czysto. Ustawiamy się w kolejce! I czekamy na jedzenie. Jak pachnie! Jestem nie tylko najlepszą opiekunką, ale też najlepszą kucharką. Co tam mamy? Pyszną kaszę jaglaną! Kaszę jaglaną? Znów kasza? Ja już chyba nie jestem głodna. Kto nie zje śniadania, ten nie dostanie też obiadu. Okej, wracam. Może już, już. Będziesz miała dużo siły do pracy. Okej, dziękuję. Smacznego! Nie dziękuję. Tosia, tobie ile? Jak najwięcej? Tak, tak. Tu jakiś włos jest? To jest białko. Jak jestem godny, nie jestem sobą. Biedny, biedny Janek. I dla mnie jak najwięcej! I tak nie wiadomo, czy obiad dzisiaj będziemy mieli. Od czego to zależy? Czy w lesie będą muchomorki, czy nie? Muchomorki? Przecież nie są jadalne. Jak będziesz głodny, to wszystko zjesz. Zatruję się! Cicho! Macie teraz wolny czas przed obiadem. Je! Yeah, nareszcie! Wolny? Czyli możecie posprzątać terytorium dookoła obozu. Wyrwać chwasty. Możemy czy musimy? Oczywiście, że musicie. Bez dyskusji. Ruchy, ruchy, pracujemy. Tylko opiekunka musi odpocząć. Od tych dzieciorów. Jakie sprzątanie, jakie chwasty. Już chcę wrócić do domu. Mamy wyrwać te wszystkie chwasty? No widzicie dziewczyny, gdzie przez was trafiliśmy. Janek, nie marudź. Za mało przygód w twoim życiu. Sprzątaj tam, a nie tu. Bo potem powiesz, że to wszystko ty zgubiłeś, a nie my. Okej, okej. Ach, jak dobrze. Chodź, Tosia. Mam telefon, możemy coś pooglądać. O, super. Janek, pracuj, pracuj. Co? Gdzie? Zasnęłam? Co tak cicho? Gdzie są moje dzieciaczki? Mam nadzieję, że nikt nie uciekł. Aha, mam was! Zakazana rzecz na obozie, telefon!
Nie, nie, my tylko sprawdzamy chwasty. Tak, obserwowaliśmy chwasty. Widziałam telefon. Chyba pani się przewidziało. Ślepa nie jestem. Proszę oddać telefon, albo będzie czekała na was surowa kara. Tak, ale nie chcę. Alisza, oddaj telefon. Telefon poproszę. No dobra. Cygarz mi też tu się nie podoba. Uciekamy razem. Mam lepszy plan. Jaki? Zrobię tak, że opiekunka ucieknie z obozu. Sama. I to już jutro. Jak to zrobimy? Nie mogę teraz powiedzieć. Ona podsłuchuje. Wszystko zobaczycie w swoim czasie. Poczekajmy na wieczór. Jak tylko opiekunka zaśnie, to zaczniemy działać. Na baczność! Na baczność! Jak pięknie pani dzisiaj wygląda. Cały czas tak wyglądam przecież. Co wy tacy szczęśliwi? Fajny obóz, prawda? No tak, najlepszy po prostu. Na świecie. W całej galaktyce. No mówiłam! A teraz do namiotów, cisza nocna i nie marudzić. O, tak mi się chce spać. Jestem taka zmęczona. To był fajny dzień. Dziękujemy. Co się z nimi dzieje? Orzechy mi się wysypały! Kto to zrobił? Szybko, szybko, Tusia! Śpimy na niby! Aisza, to jaki mamy plan? Sprawimy tak, że opiekunka będzie miała ospę. Do dzieła! Trzymaj się kciuki za Iszę! Musi się udać! W tej masce nic nie widać. Będzie ospa. Janek, pomocy! Uśpi ją. Ona budzi się! Co się dzieje? Po sprawie. Janek, przesadziłeś. Już nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Dobranoc, Tosia. Aisza, jak to będzie? Wszystko się uda? No na pewno. Opiekunka, gdy zauważy błyszcze, to będzie pewna, że jest chora. I? Co i? I będą dwie opcje. Jakie? Jedna gorsza, druga lepsza? Nie, jedna i druga najlepsze dla nas. To opowiadaj. Pierwsza opcja jest taka, że opiekunka po prostu sama ucieknie z obozu, a my wrócimy do domu. A ta druga opcja? A druga opcja jest taka, że po ucieczce naszej opiekunki przyjedzie do nas nowy opiekun albo opiekunka. A jeśli ten ktoś będzie jeszcze gorszy? Teoretycznie tak może być, ale... Co znów ale? Ale wydaje mi się, że ta druga opcja nie jest wykonalna, bo opiekunka po zobaczeniu pryszczy będzie szybko uciekała, a zamiana dla niej tak szybko się nie znajdzie. Więc to my wygrywamy zawsze. Dobra, nie gadajmy już. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. To będzie nasz zwycięski dzień. Dobranoc. Lubicie filmiki z obozu? Łapka w górę! Aby były kolejne odcinki! Odliczam 3, 2, 1, jest łapka w górę. Wracamy na obóz. Pobotka! Pobotka, wstawać już! Aisza, przecież opiekunka miała już uciec z obozu. No tak. Wstajemy szybko! Słyszę panią! Pani opiekunko! Słucham! Czy widziała pani siebie w lustrze? A wy? Co my? Co my? Skąd te plamy? Skąd te pryszcze? Od tej chwili na obozie obowiązuje kwarantanna na czas nieokreślony.
to za taśma? Czyli nie wracamy do domu? I nie będzie nowego opiekuna? Nie! Aisza! Ale ja chciałam tylko pomóc! No to nieźle pomogłaś. Spokojnie, coś wymyślę. Aisza, lepiej nie. Jeszcze gdzieś uciekniemy z obozu, chcecie? Tak, oczywiście. Co wy tam gadacie? Głośniej trochę, bo nic nie słyszę! To przez ospę, pani słuch się pogorszył. Chyba. I lekarz jest potrzebny! Możemy wezwać pogotowie. Jakie pogotowie? Ja jestem najlepszą lekarką dla siebie samej. Wyleczę i siebie, i was też. Ale trafiliśmy. A więc podczas obowiązującej kwarantanny na obozie zasady będą rygorystyczne. Jeszcze bardziej chyba się nie da. I tak są mega rygorystyczne. Da się! Od teraz pobudka nie o 5 rano. A o 10? Nie! O 4 rano. Zamiast 3 posiłków dziennie będziemy mieli... 6 posiłków? I będzie catering? Nie! 1 posiłek dziennie z tego, co rośnie tutaj, na terytorium obozu. Naszego wspaniałego obozu. I najważniejsza zasada... Nie wolno przekroczyć tego oznaczenia! Dla tych, którzy nie rozumieją biało-czerwonego! Ale ja chcę do toalety! Dlatego tam szłam! Nic nie wiem! Idź za namiot! Ale będzie śmierdziało! Trudno! Mamy kwarantannę! I nikogo innego nie możemy zarazić! To my jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie ludzkości! Gruba sprawa! I co teraz? Ale przecież opiekunka nie ma ospy, tylko jest pomalowana kredką. No to idź i jej to powiedz. Że to żart i będziemy mieli spokój. Jeśli opiekunka się dowie, że to nasza sprawka, to wydaje mi się, że będzie już po nas. Nie nasza sprawka, tylko twoja. Aha, czyli gdyby się udało, to mówiłbyś, że to nasze zwycięstwo. A jak się nie udało, to tylko moja wina? Okej, Janek, tego po tobie się nie spodziewałam. Nie kurczmy się już, tylko przygotujmy jakiś plan. Wydaje mi się, że rozwiązanie może być tylko jedno. Jakie? Wy tak na serio nie rozumiecie? No nie. Ucieczka, ucieczka z obozu. A jak się nie uda? Musimy spróbować. Chyba, że chcecie siedzieć na obozie i jeszcze na kwarantannie. Musimy też jakoś pokazać opiekunce, że to nie są prawdziwe pryszcze, ale też takim sposobem, żeby się nie dowiedziała, że to nasza sprawka. Moja! Okej, żeby się nie dowiedziała, że to moja sprawka. Tak lepiej, Janku? Tak, teraz jest super. To uciekamy? Czy mówimy opiekunce prawdę? Czy to był żart? Jedno i drugie. Najpierw uciekamy, a później mówimy? Czy odwrotnie? Może najpierw powiedzmy, a później zrobimy ucieczkę. Dobra, opiekunka idzie! Do namiotów! Ja nic. Ja tu tylko z butami czyszczę. A wy tu co? My spokojne dziewczyny. Bardzo dobrze. Wszyscy są na swoich miejscach. Chociaż teraz z was jestem dumna. Jest pani najlepszą opiekunką na świecie. Wiem, wiem. Jestem chora, mam pryszcze, muszę dużo odpoczywać. Wiecie, co mnie zastanawia? Co? Skąd my też mamy te kosty namalowane? To ty, Janek, zrobiłeś? Ja? Nie, spałem. Ty, Tosia? Nie. No to już nic nie rozumiem. Na baczność! Znów? Ile można? Bez narzekania, co musicie powiedzieć? Tak, szanowna pani opiekunko! Czekamy na nowe zadanie od pani! Pięknie! Co ona znów wymyśliła? Przygotować się do ćwiczeń porannych! Pociągnąć spodnie, zawiązać buty. Przecież wczoraj ćwiczyliśmy. Wczoraj to wczoraj, ale podczas kwarantanny będziemy ćwiczyli 3 razy dziennie. Przesada! Ogromna przesada! Wszystko słyszałam! 10 przysiadów! Jedna i druga! Przepraszamy! Nie przyjmuję przeprosin! Zaczynajcie przysiady! Raz, dwa, raz, dwa! Raz? Ty, Janek, też! A dlaczego ja? Bo się śmiejesz! Raz. Coś wymyśliłam! Co? Zaraz zobaczycie! Pani wygląda na taką zmęczoną! Tak, to prawda! Prowadzenie obozu to ogromna odpowiedzialność!
Co pani powie? Na masaż dysków. To się mi pomoże, prawda? Prawda, Tosia? Tak, co ja mam robić? Muszę przynieść wodę. Woda? Tak, wodę. Zmyjemy kropki i opiekunka zrozumie, że nie jest chora. Mocniej proszę! Mocniej proszę drapać moje plecki! Wtedy zniesie kwarantannę i my uciekniemy. Super plan, idę po wodę. Ja będę śpiewał, a ty Aisia rób masaż. Niech pani odpoczywa. Tosia, gdzie jesteś? Już mam wodę i papier. Miało być waciki. Nie ma wacików na obozie. Drobnostka! Skrobeczki to drobnostka. I co, Tosia? Nic nie wychodzi. To zmywaj sobie i Jankowi. Będziemy działali inaczej. Masaż! Robię. Szybciej, ja już nie mogę. Musisz wytrzymać, Aisza. Przypomnij ci, kto to wymyślił. Okej, nie trzeba. Masaż! Robię. Chyba zasnęła. No to mamy czas, żeby się ogarnąć. My jesteśmy już zdrowi. Tak. Co? Jak? Tak szybko? To nie jest możliwe. Tak, ani jednego pryszcza nie mamy. Ani jednej krosty. To dziwne. Nic dziwnego. Cudowne wyzdrowienie. Czy możemy już znieść kwarantannę? Co ja słyszę? Nie, to jest wykluczone. Ale dlaczego? Bo ja tak chcę. Ja nadal jestem chora! Ale to nie jest logiczne! Nic w tym życiu nie jest logiczne, dzieciaczki! Idę do namiotu! Jestem zmęczona! No i co teraz? Pomysły ci się skończyły, Aisia, tak? Ale ty jesteś wredny, Janek! Nie mamy wyjścia, musimy uciekać! Dziś? No a kiedy? Dziś uciekniemy z obozu! Okej, chodźmy do namiotu, ja wam wszystko wyjaśnię! No mów już! Ja chyba nawet tego nie będę słuchał. To dlaczego? Bo Aisza, jak ty coś wymyślisz, to ten pomysł zawsze pogarsza tylko sprawę. Już było lepiej przed kwarantanną przecież. Teraz to już koszmar mamy! No to nie słuchaj! W ogóle możesz z nami nie uciekać! Dobra, mów! Pamiętacie minę opiekunki? Gdy zobaczyła moją skarbonkę. Tak, ja miałam takie uczucie, że ona się chce dowiedzieć, co jest w środku. Tylko co skarbonka ma do ucieczki? Ja już mam wszystko przemyślane. Musimy zwabić tu opiekunkę. Ja będę mówiła, że mam bardzo dużo pieniędzy w skarbonce. Ogromnie dużo. I co dalej? Ja też nie kumam. Opiekunka na pewno będzie chciała mieć moją skarbonkę, a więc wymyśli dla nas jakieś zadanie, jak zawsze. Abyśmy nie wiedzieli, że ona kradnie pieniądze. I my w tym czasie uciekniemy? Dokładnie. Zły plan, nie uda się. Dlaczego? Po co dorosłej kobiecie twoja skarbonka? Moja skarbonka na pewno jest potrzebna opiekunce. Zaraz się sami przekonacie. Cicho, opiekunka idzie. Moja skarbonka jest taka ciężka. Mam tam tyle pieniędzy. I co? Czekaj, skarboneczka. Można kupić samochód albo cały apartament w Gdańsku nad morzem. Przecież wszyscy kochają pieniążki. Schowam skarbonkę do plecaka, aby była bezpieczna i nikt mi jej nie ukradł. Dzieciaczki, mam dla was super zadanie. Jakie? Tu macie kubeczki. Musicie uzbierać pełne kubki koników polnych na kolację. Fuj. Koniki polne na kolację? Ale gdzie to musimy zgubić? Tutaj, możecie za namiotami. Mam, już pełny kubek. To mój pasi konik! Ty złodziejko! Ale on mi sam wskoczył do kubka. To się nie uda z tymi konikami. Za mało tu ich będzie. Możemy wejść za ogrodzenie? Prosimy, będziemy ostrożni. Błagamy. No dobra, możecie być maksymalnie metr poza ogrodzeniem. Obserwuję was. Dziękujemy. Pieniążki, kocham pieniążki. Mówiłam, że mój plan jest wspaniały. Aisza, jeszcze nie uciekliśmy. To już kwestia chwili i będzie wolność. Chodź, skakuj, szybko, chodź. Tam mam. Proszę. Tosia, Janek,
Ona jest tutaj. To co robimy? Teraz uciekamy? Nie traćmy czasu. Właśnie, póki opiekunka się zorientuje, że nas nie ma, to będziemy już daleko. Nie teraz. Dlaczego? Coś się zmieniło? Nie chcesz uciekać? Chcę, ale ja... Co ty? Bo ja zostawiłam komórkę w namiocie. Jeśli uciekniemy, to zostanie tam na zawsze. Ja też chcę swoją torbę. Faktycznie moje rzeczy też zostały. Już wiem, co zrobimy. Co? Aha. Sprytny plan. To tak działamy? Czy jesteście ciekawi, co się wydarzy dalej? I też chcecie przygody w wakacje? To zostawcie duży łapek w górę. Odliczam 3, 2, 1. Jest łapka w górę? Wracamy na obóz! Gdzie jest ta skarbonka? Gdzie są moje pieniążki? Jest! Pani opiekunko! Co pani robi? No? To ja? Ja tylko tutaj muchy odganiam. Właśnie wracam do namiotu. A jak tam koniki polne? Zebrane? Ciężko nam idzie. Jeszcze długo będziemy zbierali. Tak? To co tutaj robisz? No właściwie nic. Chcę się tylko wody napić, mogę? Ależ oczywiście, słoneczko moje! Możecie zbierać koniki aż do zmroku. Póki policzę pieniążki w skarbonce. Od kiedy opiekunka jest taka miła? To się przygotuj, się będziemy chowali nasze rzeczy. O, idę się zdrzemnąć trochę. Tak, tak, ja to będę pił wodę. I jeszcze dolewka. Dziewczyny, działajcie. Moje rzeczy, kochane. Jak mogłam tak uciec? Bez was. Co on tak długo pije? Chcę swoją kasę! Tyle lat poświęciłam w wychowaniu cudzych dzieci! Chyba mi się należy, prawda? Jaka dobra woda! Jeszcze dolewki! Zabieramy wszystko? Nie ma sensu! Jeśli będziemy mieć ciężkie torby i plecaki, to za daleko nie uciekniemy! Masz rację! Gdzie jest skarbonka? A, tu! Zabieram swoją skarbonkę, nikomu ci nie oddam! Jestem gotowa, a ty? Jeszcze nie! A moje rzeczy, dziewczyny! Tosia, pakuj plecak Janka! Okej. Dziewczyny, szybciej, musimy już ruszać. Już się zmęczyłam pić. Już! Już prawie całą butlę wypił, jak to jest możliwe? Macie, już uciekamy. Proponuję, abyśmy się rozdzielili. Tosia, ty idziesz prosto, ja idę tamtędy, ja idę po środku. Spotkamy się przy płocie. Tam przy płocie jest dziura, odbiór. Jeśli przekroczymy tą linię, to będziemy wolni. Wolność! Powodzenia wszystkim. Gdzie jest skarboneczka? Gdzie są moje pieniążki? Tu, chyba pod namiotem zostawiłam. Nie ma? A może jednak nie? Gdzieś indziej? A to dziwne. Sprawdzę jeszcze w plecaku. A gdzie jest plecak? A torba Tosi? Rzeczy Janka też nie ma? Chyba ktoś tu uciekł z obozu! Przywołuję siłę wiatru i ziemi, słońce i nieba! Rozsuńcie się krzaki i krzewy! Pokażcie mi, gdzie są uciekinierzy! Coś nie działa, tak? No tak, to tylko w filmach. Są supermoce. Tutaj muszę sama szukać. Nie pozwolę wam uciec! Janek, co tam? W porządku, a u ciebie? Widzisz płot? Jeszcze nie. To daleko? Nie, ja już jestem blisko. I Tosia też. Spotkałam ją. Chodź, Tosia, idziemy. Janek, płot już jest blisko. Dlaczego ja nic nie widzę? Janek, zgubiłeś się? Tak, potrzebuję pomocy. Wolność! Tosia, nie, musimy wracać do Janka. Dlaczego?
zgubił się. A to jest nasza jedyna szansa na ucieczkę. Tu jest wolność. Wiem, ale przyjaźń jest ważniejsza od wolności. Wracam po Janka. Ty też możesz dołączyć. No dobra. Wolność, papa! Janek! Gdzie on może być? Halo, Janek! Dlaczego nie odbiera? Halo, dziewczyny! Dlaczego nie odpowiadacie? Chyba uciekły beze mnie. Aisza, biegnie opiekunka! Chowaj się! Co? Gdzie? Sama, czyli Janka nie złapała. Krótkofalówka mi się zgubiła. Widzę go, Tosia! Co on robi? Kosi trawę? Janek! Janek! Że nie zostawiłyście mnie. Nigdy byśmy tak nie zgubiły. Prawda, Tosia? Przepraszam, to był komar. Tak, prawda. Przyjaźń się nie zostawia w biedzie. Musimy uciekać. Mam was! Przyjaźń się nie zostawia w biedzie. Dorwę was! Nie uciekniecie! Jesteśmy już blisko. Gorąco. O matko, zimno. A to co jest? Co to, walizka jakaś? Spróbuj otworzyć. Nie, coś się zablokowało. Rzucaj tę walizkę, uciekamy. Nie tak prędko. Ona jest tutaj. Uciekliście z obozu, tak? Czeka was surowa kara. Ale my nie planowaliśmy ucieczki. Tak bardzo lubimy obóz. To co robiliście tutaj? Znaleźliśmy coś tu dla pani. A to co? Prezent dla pani opiekunki. To pięknie, dziękuję za taki prezent. Ale kara i tak będzie. Wracamy na obóz. Jestem ciekawa, co tam jest w środku tej walizki. No ja też. Dziewczyny, halo! Dlaczego tak długo śpicie? Fuj, opiekunka, żadnych buziaków. Nie jestem opiekunką, jestem Jankiem, daj mi buziaka. Janek, przestań! To nie jest śmieszne. Co tak krzyczycie, która jest godzina? Późna godzina. A dokładniej? Nie mam pojęcia, ty masz jeszcze telefon. Sprawdź. 10? Czekajcie, nie wierzę. 10 rano? No nieźle, co? A gdzie jest opiekunka? No właśnie! I dlaczego to ona nas nie obudziła? I tym swoim... Pobudka! Wstawać! Cicho, nie krzycz! Jeszcze opiekunka usłyszy. Czekajcie na kolejny odcinek obozu? Tak? Łapka w górę, żeby były fajne przygody. Odliczam. 3, 2, 1. Jest łapka w górę. Wracamy na obóz! Ja wiem, gdzie ona jest i co robi, ale wam nie powiem. Jej, no mów już! Spróbujcie zgadnąć za pierwszym razem. Ma rozwolnienie i siedzi w krzakach? Nie, Tosia, przegrałaś. Teraz ty, Aisza. No nie wiem, uciekła od nas albo śpi? Nie. No mów już, Janek! Dobra, to chodźcie za mną i sami zobaczycie. No otwórz się! Przecież nie ma tu żadnego hasła ani kodu. Walizka, otwórz się w końcu i oddaj mi moje pieniądze! Otwórz się! Serio? I długo tak opiekunka siedzi i próbuje otworzyć walizkę? Długo. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj nie spała. Tylko siedziała przy tej walizce. No to najwyższy czas, aby zabrali ją do psychiatryka. Tosia, ty nic nie rozumiesz. Opiekunka ma marzenie. Jakiś cel. Jakie marzenie? Jaki cel? No, chce być bogatą kobietą. A, to! Raz, dwa! Co? Już pobudka? No tak, już po sporcie i śniadaniu. Teraz drugi raz ćwiczymy. Tak,
kartkę zrobię. Raz, dwa. Super dzieciaczki. Jak tylko otworzę walizkę, to wam to wszystko kasą wynagrodzę. Tylko muszę znaleźć kamień. Jakiś duży kamień. Kamień? No tak, kamień. O, mam. Sytuacja staje się niebezpieczna. Rozejdźcie się, dzieciaczki. No i nic z tego. Mój skarb, moje pieniążki. A co jeśli pani pomożemy? I otworzymy walizkę. To możemy wtedy wrócić do domu? Aż tak wam źle jest na moim obozie? Nie, jest dobrze. Idealnie po prostu. Ale tęsknimy z mamą, tatą. I rodzeństwem. Ale mieliście na obozie spędzić 2 tygodnie, a jesteście niecały tydzień. To mamy pomóc pani, czy nie? Chwila, muszę się zastanowić. Ale nie ma co się zastanawiać, skarb jest ważniejszy. Czekaj, Janek, nie mieszaj w mojej głowie. Od zawsze wiedziałam, że moim powołaniem jest wychowanie dzieci. Ta na pewno. Przeznaczeniem! Tak, moim przeznaczeniem. Ale pieniądze też są w życiu ważne. Mówiłam. Gdy już będę miała kaskę z walizki, to będę mogła stworzyć całoroczny ośrodek do wychowania bacho, to znaczy cudownych dzieci. Ona powiedziała bachory. Słyszałam. To dopiero marzenia się rozkręcają. Dobra, trzymajcie. Oddaję w wasze ręce mój najcenniejszy skarb. Moje cudo. Moją przyszłość. Dobrze brzmi, prawda? Aha. Tylko nawet nie myślcie o ucieczce z walizką. Tylko jakby pani pomożemy, gdy pani tak mocno trzyma walizkę. Walizkę mamy. Czy na pewno mi pomożecie? A czy na pewno pani wypuści nas do domu, gdy tylko otworzymy walizkę? Nie! No to już, nie możemy pani pomóc. Proszę bardzo. Dobra, mogę się zgodzić tylko na to, że wrócicie do domu dzisiaj, ale wieczorem. Godzina 17 będzie odpowiednia? Więcej niż pół dnia jeszcze będziemy? Chyba, że chcecie zostać tu na zawsze. Dobra, zgadzamy się. Napiszę tylko do rodziców. Aby odebrali mnie o godzinie 17. Podrzucisz nas? A, jednak macie telefon! Przecież go konfiskowałam! Trzeba było lepiej chować. Proszę mi go oddać! Rączki przy sobie. Pół dnia nam tylko zostało i będziemy wolni. To nie jesteście tutaj wolni na obozie? Nie! Dobra, dobra. Otwórzcie już tą walizkę. Czekam. Proszę bardzo. Co? Już? Tak szybko? Jak ci się to udało? Moje, moje. Na raz, dwa, trzy. Co? A gdzie są pieniądze? Janek, ty ukradłeś, tak? Nie. To może ty, Tosia? Ale tu nie było żadnej kasy, żadnych pieniędzy. Nie rozumiem. Czajnik, korona, dziwactwo jakieś. A co to? A co to? Jestem dżinem, który spełni każde twoje życzenie. Raczej tortem. Czego pragniesz? Ja? Ja chcę być bogata. Chcę dużo pieniędzy. Niestety, ale tego spełnić nie mogę. To co możesz? Powiedziałeś, że możesz spełnić każde życzenie. Mogę ci pomóc na przykład trafić do więzienia. Co? Ale fajnie, opiekunka pójdzie do więzienia. Jakiś dziwny ten dżin. Wracaj do czajnika, wracaj do czajnika. Uff. Ale to niezłe było. To co z naszą umową? Aha. Pieniędzy nie ma, umowy też nie ma. Zostajecie. Ale to nie jest nasza wina. Była umowa, że pomożemy pani otworzyć walizkę. My to zrobiliśmy. Nie było mowy o niczym innym. Dobra. O 17 będziecie wolni. Ale do tego czasu postanowiłam, że... Chyba kolejny szalony pomysł opiekunki. Postanowiłam, że zostanę królową. Jeszcze tego nam brakowało. Nowy pomysł opiekunki. To nie skończy się dobrze. Będziecie mi służyć przez cały dzień.
Przypominam, że nie przez cały dzień, tylko do godziny 17. Dokładnie do godziny 17 będziecie moimi podwładnymi, czyli służącymi. I tak słuchaliśmy się pani przez cały czas. Zaliczaliśmy każde zadanie. Możemy po prostu normalnie wrócić do domu? Nie możecie, sorki. A więc jako wasza królowa wydaję rozkaz. Co macie powiedzieć? Tak, szanowna królowo. Proszę was o zrobienie mi pysznego jedzenia. Zgłodniałam trochę. Pyszne jedzenie? Jak mamy załatwić pyszne jedzenie? Ja mam pomysł, chodźcie. Zaraz wracamy. Czekam. Słuchajcie, mam pomysł. Do godziny 17 mamy jeszcze kilka godzin i możemy utrudnić życie opiekunki. A więc ty, Janek, idź po piasek. Tosia, talerz, ja idę po inne składniki. Będzie pysznie! No, mam nadzieję. Już mam talerz, nawet widelec. Ja mam piasek. Pojączku, chodź tu. Musisz nas ugotować. Janek, nie na mnie. Będzie pyszne ciasto. To wygląda na coś innego, nie ciasto. I przywracamy. Musimy tylko pająka ukryć. Przepiękne ciasto. Oj, a widelec brudny. Ajsza! To dla ważnej skawy. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Ciasto dla naszej kochanej, cudownej królowej. Proszę się częstować. Ale to pysznie wygląda. Z czego to jest zrobione? To jest unikatowy przepis. Nie możemy o tym mówić. Okej. Jaka chrupiąca pralinka. O fuj, co to? Ruszająca się pralinka? Pająk! Ups, to nie my. Zostałam przez was bez jedzenia. Ach, jeszcze taka zmęczona jestem. Proszę zaśpiewać mi piosenkę i mnie uśpić. No jasne, że zmęczona pani. Jak po nocach nie śpi, tylko walizkę próbuje otworzyć. Coś mówiłaś, służąca? Nie, mówiłam, że pani ma piękną koronę. O, dziękuję. Filmik z obozu się spodobał? Łapka w górę. Odliczam 3, 2, 1, jest łapka w górę. Wracam na obóz. Janek, ty śpiewaj. No czekam. Li-li-li-laj, lu-lu-lu-lu-li-la-lu-la. Śpiewy uciekliśmy od siebie dzisiaj. Cicho. Ona zasnęła chyba. Cicho, Janek, jeszcze ją obudził. Za chwilę coś się wydarzy. Zamieniamy berło. Janek, śpiewaj! Li-li-li-laj, śpi tak. Ale fajnie, ja mam berło. A jeszcze sprawdź, ile godzin nam jeszcze zostało. No 4. Całe 4 godziny. Niestety. Jak myślicie, co nasza opiekunka królowa powie na to? Myślę, że się ucieszy. Gotowe. Pobudka, szybko, pożar! Pali się! Gdzie? Co? Ratujcie namiot! Tu jest wąs! Gdzie? Na głowie! Muszę poprawić pani koronę. To wasza sprawka, tak? Nie, nigdy! Dobra, jeśli jesteście tacy cwani, a to co? Berło? Przepychaczka! Gdzie jest moje berło? Chciałam przestraszyć węża. Berłem! Okej, jeśli jesteście tacy cwani, powtarzam, macie ode mnie kolejne zadanie. Jakie? Spokojnie, damy radę ze wszystkim. Tu macie narty. Na tych nartach musicie zrobić 3 okrążenia dookoła namiotu. Ale tu są tylko 2 pary. A nas jest trójka. To na papier, kamień i nożyce. Zobaczymy, kto z was jest szczęściarą. Teraz ja będę się z was śmiała. Ha, ha, ha! Kamień, papier czy nożyce? Tosia, wygrałaś. To... Czyli ja będę jechała... Papier, kamień czy nożyce? Tosia, szczęściarz siebie. Dobra, Janek, ubiegamy te narty.
Je, ale mi się trafiło. Tosia, będziemy siedziały i obserwowały. Janek, damy radę. Tak, wytrwamy. Myślisz, że to jest fajne? Szybciej, szybciej poproszę! Matko! Twojej mamy tutaj nie ma. A, chyba złamałam nogę. Łatwiej byłoby jechać po śniegu. Ale gdzie uciekłeś ode mnie? Nuda. Co? No nie wierzę. Co się dzieje? Nie widzisz nic? No widzę, a jeszcze Janka. A tego Gina? Czorta? Czy jak tam nie widzisz? No nie. A, on się zbliża do nas! Ratunku! Co się dzieje? Pani opiekunka coś widzi. Kogoś! Aaaa! Pani ma chyba o mamy. Co? Inaczej halucynacje. To nie jest możliwe. A wie pani, że ten strój królowej może być niebezpieczny. Jak to? No tak, bo był w tej walizce, a my nie wiemy skąd ona jest. I właśnie dlatego pani widzi coś, czego my nie widzimy. Nie, proszę nie wymyślać. Ja chyba po prostu jestem trochę zmęczona. Wy faktycznie nic tutaj nie widzicie? Ale co mamy widzieć? Aisza, ty masz go przy sobie. Kogo mam? Jak widzisz coś? No nie, stoisz sobie. Muszę się wyspać. Idę do namiotu. Wy proszę nie rozrabiać, albo będzie surowa kara i nie wrócicie do domu. Siadaj, kolego. Na chwilę nas uratowałeś. My chyba możemy już zdjąć ten aktym. Opiekunka nic nie mówiła. Fajnie mi w nich. A mi nie. Cały czas się przewracałam. Opiekunka? Ale pani miała spać. Nie, to już nie o mamy. A co? Co pani ostatnio jadła? Halo? Ja jadłam muchomory. Chyba za dużo. Ludzie, wstajemy. Musimy jej pomóc. Ale teraz jest dobra okazja, żeby uciec. To się nam zostało tylko 2 godziny. Pomóżmy najpierw opiekunce i wrócimy spokojnie do domu. Aisza ma rację. Nie możemy jej tak zostawić. Jeszcze zrobi coś sobie złego. Powadzimy ją na leżak. Proszę, Berło. Nie jest mi już potrzebne. Czy ja przeżyję do jutra? Przeżyje pani, przeżyje na pewno. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To się sprawdzi, czy ona oddycha, czy nie. Tak, po prostu śpi. Uff, to dobrze. Nie rozumiem tylko, dlaczego tak się o nią martwimy. No właśnie. Wydaje mi się, że ta opiekunka nie jest taka zła, jak nam się wydawało na początku. Próbowała nas nauczyć wcześniej wstawać. Dobrze się odżywiać. No przecież my jedliśmy kaszę jaglaną. A ona zjadła muchomory. I naszego pająka. Nauczyła nas zbierać pasi koników. Było fajnie. Potwierdzam. Podobało wam się na moim obozie? Tak. To może jeszcze na tydzień zostaniecie. Załatwię dla was muchomorki. Nie. Proszę spać. Najlepsza opiekunka na świecie. Idziemy pakować nasze rzeczy? Tak, chodźmy. A ja zbiegam się do domu. Nareszcie! Zostało nam tylko 30 minut, wiecie? Ale fajnie. Nie pijcie tylko całej wody, bo kto mi jeszcze z bagna przyniesie? Spokojnie, pani sobie śpi. Ach, okej. Okay. I kocyk? Słuchajcie, ale fajnie, że pakujemy rzeczy, nie żeby uciec, a tak po prostu. Tak, też się cieszę, że wszystko na spokojnie. Ja już jestem spakowany i gotowy. No to poczekaj na nas. Mam męża dla opiekunki. Tam, dam, 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 dam. Idealna para. Pasują do siebie, prawda? A co? No mówiłem, zemdlała z wrażenia. Ja już jestem gotowa, tylko jedna podusia mi została. No poszli. Ja też już jestem spakowana. To co, idziemy już? Rodzice!
To co, Tosia, Janek? Utknęliście tutaj, tak? A my? Nie! Ojcze, czekaj na nas! Po co mi to berło? Bez dzieci, ta korona. Wracamy do niej na sekundę? Dziękujemy za super lato! Kocham was! I muchomorki! Jeśli ten filmik i serial Obóz wam się podobał, to zostawcie w górę! Do zobaczenia! Pa, pa! Jeśli chcecie, abyśmy wrócili do was z obozem w przyszłym roku, to piszcie o tym na społeczności i zostawcie dużo łapek w górę!